obejrzeć samochód straży miejskiej, samochód policji i sprzęt straży pożarnej. Jeżeli macie jakieś pytania, panowie nam wszystko wytłumaczą. Możecie wziąć udział w konkursie. Jest to impreza plenerowa organizowana w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to inicjatywa ustanowiona przez Komisję Europejską. Patronat nad tą imprezą sprawuje minister spraw wewnętrznych oraz minister transportu i gospodarki morskiej. Oczywiście włącza się to także Komenda Główna Policja, co za tym idzie wszystkie jednostki policji w Polsce. Słuchajcie, to są tak zwane alkogogle. To są okulary, które symulują, jak widzi człowiek po spożyciu alkoholu. Mamy wszelkiego rodzaju służby nasze policyjne, a więc specjalistyczny radiowóz do obsługi zdarzeń drogowych. Będzie można zobaczyć kulisy pracy policjantów. Mamy zwykły radiowóz, lada moment dojadą do nas motocykle. Mamy łódź policyjną, ale mamy także inne atrakcje, takie jak jest z nami też Straż Miejska, która także zwraca uwagę na elementy prewencyjne. Mamy także tutaj takie stanowisko z rowerami. Dzieci będą mogły zobaczyć i popróbować, jak wsiąść na dobrze wyposażony rower z elementami odblaskowymi, ze światłami. Będą wiedziały o tym, że trzeba założyć kask. Będą mogły spróbować swój sił także na torze przeszkód. Na policję? 997. 997. Straż pożarna? 997. I pogotowie? 999. I mamy jeszcze numer 112. I na te numery dzwonimy bezpłatnie, tak?